Ostrucki Amfiteatr jest najdroższym tego typu obiektem na Warmii i Mazurach. Kosztował ponad 21 milionów złotych, z czego 80% tej kwoty pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Powstał w ramach drugiego etapu zagospodarowania Jeziora Drwęckiego. To kolejna wielomilionowa inwestycja zrealizowana w Ostródzie. Ten przepiękny amfiteatr, którym jestem zachwycony, wpisuje się bardzo dobrze w ten projekt, dlatego że uatrakcyjni turystycznie, pozwoli realizować projekty kulturalne, koncerty, różnego rodzaju eventy, które będą mogły służyć nie tylko ostrudzianom, ale i uatrakcyjniać pobyt turystów, którzy tutaj tak licznie przecież przyjeżdżają. Ostrucki Amfiteatr jest największym tego typu obiektem w regionie. Wyposażony jest z najlepszej klasy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Całkowicie zadaszony, z widownią na 2,5 tysiąca osób. 26 maja najnowsza inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. To nie jest jakiś przypadkowy pomysł, to jest ściśle związane z naszą strategią rozwoju Ostródy, turystycznego rozwoju Ostródy. I te wszystkie inwestycje mają swoją taką logiczną całość, to jest takie układanka, puzzle są. No, amfiteatr w mieście turystycznym jest rzeczą konieczną. Pamiętam, że od dzieciństwa o tym się mówiło w Ostródzie. Mówiło się o lokalizacjach nad Jeziorem Kajkowskim, mówiło się przy ulicy Jaracza, tak w stronę miasta. No, chyba dobrze, że poczekaliśmy te parę lat, bo ta lokalizacja jest zdecydowanie najlepsza moim zdaniem. Scena o powierzchni ponad 270 metrów została przetestowana przez muzyków 24 maja. Dwa dni później należała już do kabaretów. Gwiazdą otwarcia był Piotr Bałtroczy, który w Ostródzkim Amfiteatrze świętował swoje 50. urodziny. Bardzo piękne, urokliwe miejsce, takie miejsce, do którego pewnie, mam nadzieję, będę często wracał, a też widać, że publiczność jest bardzo spragniona tego, żeby coś tutaj się działo. Na zaproszenie jubilata w Ostródzie wystąpiła Katarzyna Jamrus, Alosza Awdiejew, Marian Opania, Jerzy Kryszak i kabaret Ani Mru Mru. Na relacje z otwarcia amfiteatru i występów kabaretów zapraszamy Państwa po wydaniu wiadomości.